Umarł przez te kurczaki i najważniejsze, bardzo najważniejsze, był gruby. Witam Was w 53. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj wrócimy do okresu rozbicia dzielnicowego oraz bitwy pod Legnicą. Więcej o tych dwóch tematach możecie posłuchać w odcinkach 9 i 11. 9 odcinek był poświęcony rozbiciu dzielnicowemu, a 11 bitwie pod Legnicą. Przypomnę może tylko, że rozbicie dzielnicowe oznacza, że nie było Polski, bo została ona podzielona na dzielnice, czyli na takie części. Bolesław III Krzywousty podzielił Polskę między swoich synów. Wszyscy mieli słuchać najstarszego, czyli Bolesława Wygnańca. Ale jak wskazuje jego przydomek, został on wygnany z Polski. Po nim na Śląsku rządził jego syn Mieszko I Plątonogi. I tutaj trzeba bardzo uważać. My już kiedyś uczyliśmy się o Mieszku I oraz o Mieszku II, ale to byli władcy całej Polski. Dzisiaj będziemy mówić też o Mieszku I, a potem trochę więcej o Mieszku II, ale to nie są ci sami Mieszkowie. Tamci byli władcami Polski. Mieszko I był księciem Polski, a Mieszko II Lambert był nawet królem Polski. My dzisiaj mówimy o Mieszku I Plątonogim oraz o jego wnuku Mieszko II Otyłym. Oni rządzili tylko malutkim kawałeczkiem Polski. Mam nadzieję, że nie będzie wam się to mieszać. My wróćmy jednak do Mieszka I Plątonogiego, czyli Mieszka, który rządził kawałkiem Śląska i jak wskazuje jego przydomek, miał krzywe nogi. Po nim rządził jego syn Kazimierz I Opolski. Ten Kazimierz ożenił się z księżniczką Wiolą, która przyjechała chyba aż z Bułgarii. A ich najstarszy syn nazywał się Mieszko II Otyły. I dzisiaj właśnie o nim będziemy mówić. Jeżeli chodzi o jego rodzinę, to warto jeszcze wspomnieć o siostrze Mieszka. Mieszko Otyły miał siostrę Eufrozynę. No i ona chyba nie była otyła. Nie była otyła. Jego siostra Eufrozyna urodziła syna, którego chyba znacie. Więc jego siostra miała dziecko i to był Łokietek. On się nazywał Łokietek, bo był mały do Łokietka. I później Mieszek Otyły, który był bardzo gruby, on został wujkiem i chyba Łokietek go nie lubił, bo był gruby. Kiedy Mieszko II Otyły zaczął już panować nad swoim kawałkiem Śląska, do Polski przybyli Mongołowie, których też się nazywa Tatarami. Tatarzy przyszli w 1241 roku i było wiele bitw, ale Polska wygrała tylko raz. No i to wszystko. Tatarzy wygrali wszystkie bitwy oprócz jednej. Pokonał ich właśnie Mieszko II Otyły. 20 marca 1241 roku pokonał on oddział tatarski przeprawiający się przez Odrę. Moglibyście pomyśleć, że Mieszko II Otyły był bardzo odważny. Zaatakował Tatarów i jako jedyny wygrał z nimi. Jednak później właśnie ten Mieszko II Otyły ze swoimi żołnierzami pojechał do Henryka Pobożnego. Henryk Pobożny gromadził ogromną armię pod Legnicą. Tak więc Mieszko II Otyły przybył do Henryka Pobożnego i razem z nim walczył z Tatarami w bitwie pod Legnicą. W 11 odcinku mówiliśmy właśnie o tej bitwie, o bitwie pod Legnicą. Rozegrała się ona 9 kwietnia 1241 roku. Co się wtedy stało? Ten Mieszko Otyły, który wygrał z Tatarami, pod Legnicą uciekł. Prawdopodobnie właśnie dlatego Henryk Pobożny przegrał. Część jego wojsk, właśnie ta część dowodzona przez Mieszka Otyłego, uciekła. Mieszko Otyły ze swoimi wojskami był pośrodku wojska Henryka Pobożnego, tak więc kiedy uciekł, w linii Henryka Pobożnego była dziura. Tą dziurę wykorzystali właśnie Tatarzy i pokonali wojska Henryka Pobożnego. On stracił wtedy głowę.
A co się stało po bitwie pod Legnicą z Mieszkiem Otyłym? Więc 5 lat później Mieszek Otyły umarł, bo zjadł 15 kurczaków. Może były zatrute kurczaki, albo był żywy. Dyn, dyn, dyn. My dzisiaj nie wiemy, dlaczego on umarł, ale ktoś, kto tak dużo jadł, mógł mieć na przykład miażdżycę, nadciśnienie albo inną chorobę spowodowaną otyłością. Mogło też być tak, że wcale nie umarł z tego powodu, że był otyły. Być może to była trucizna. Czy zapamiętaliście niektóre rzeczy? Czy na przykład pamiętacie, kiedy nastąpił najazd Tatarów albo Mongołów? Było to w czasach rozbicia dzielnicowego. Było 5 małych części z Polski i Mieszko był księciem jednej z dzielnic. Polska została podzielona na 5 części, potem te części zostały podzielone na jeszcze mniejsze części i Mieszko II Otyły był księciem jednej takiej malutkiej dzielnicy. A jak umarł Mieszko II Otyły? Mieszko umarł w wieku 26 lat po zjedzeniu 15 kurczaków. To się stało dlatego, że miał za dużo tłuszczu w jego żyłach. No i zaczęły się te żyły robić i grubsze i potem umarł. I te 15 kurczaków były... No i to były 15 kurczaków na marne. A czy zapamiętaliście, kim była matka Mieszka II Otyłego? Jego mama była smutna, że on umarł. I ja myślę, że miała depresję. Jego matka była księżniczką bułgarską i miała na imię Viola. Oprócz Mieszka II Otyłego urodziła ona Eufrozynę, która to była matką Władysława Łokietka. Tak więc Viola była babcią dla Władysława Łokietka, a Mieszko II Otyły był jego wujkiem. Jak zapamiętać rok 1241, czyli rok, w którym rozegrały się właśnie te bitwy? Bitwa pod Raciborzem oraz bitwa pod Legnicą? W odcinku 50 mówiłem o pewnej technice zapamiętywania. Zamieniamy cyfry na litery i próbujemy stworzyć słowo. Cyfry 241 to N, R oraz T albo D. Tak więc słowo do zapamiętania to może być słowo nurt albo słowo nerd. Mi lepiej pasuje słowo nurt, bo Tatarzy musieli przekroczyć nurt rzeki, aby walczyć z Polakami. I właśnie w momencie, gdy przekraczali rzekę, zaatakował ich Mieszko II Otyły i pokonał ich w bitwie pod Raciborzem, która odbyła się 20 marca 1241 roku. Ale może wam łatwiej będzie zapamiętać słowo nerd. Na przykład w ten sposób, że Henryk Pobożny był takim nerdem, że przegrał bitwę pod Legnicą, która odbyła się 9 kwietnia 1241 roku. Tak więc dzisiaj uczyliśmy się o bitwie pod Raciborzem, kiedy to Mieszko II Otyły pokonał Tatarów, ale ten sam Mieszko, który przybył w tym samym roku, w 1241 pod Legnicę, uciekł stamtąd i prawdopodobnie właśnie z tego powodu Henryk Pobożny przegrał tą bitwę i stracił wtedy głowę. Ja dziękuję wam za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka niedługo. Do usłyszenia. Pamiętacie, co się stało podczas bitwy pod Legnicą z nim? Jego głowa była... Nie, to Henryk Pobożny stracił głowę. A co zrobił Mieszko Otyły? Uciekł. Mhm. Tak. On uciekł. I przez niego przegrali.